Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. W tym krótkim materiale chciałem podzielić się swoimi wrażeniami, pierwszymi wrażeniami z pierwszego tygodnia lotów tym quadem FPV, czy kopterem, dronem FPV. Long Range, on nazywa się Bob 57, czyli Best of Both 5 and 7 inch. Najlepsze cechy zbiera z dronów 5 i 7 calowych, czyli zarówno Acro, jak i Long Range. Dron jest bardzo fajny, to jest właściwie mój pierwsza maszyna Long Range. Parę cech ze sobą łączy, przede wszystkim to, że jest bardzo sprawny, naprawdę dobrze lata, a jednocześnie na Long Range też się nadaje, dlatego że możemy latać na pakietach, które są bardzo pojemne, typu 2200 mAh, ale on nawet pociągnie pakiety typu 4000 mAh. Może nosić dwie kamery GoPro. Ta z przodu tutaj jest i ma też możliwość zamontowania uchwytu na dole do tylnej kamery GoPro. Jest bardzo długi, jeżeli chodzi o sam korpus, i można spore dzięki temu akumulatory do niego zamocować. To jest bardzo fajne. Dwa paski. Złącze XT60 jest z przodu. Z przodu też mamy adapter do zamocowania kamery GoPro i do zasilania kamery GoPro. Bezpośrednio jest zabudowane BC. Mamy dwie anteny w komplecie. Jedna bardziej pod loty akrobacyjne, a druga antena Albatros 150 mm już pod long range. Wyginamy ją w taki kształt skorpiona. W tym zestawie mamy też GPS na pokładzie, on jest szybki, to jest GPS od iFlighta. Bardzo szybko łapie satelity, pokazuje nam w OSD prędkość, wysokość, ilość satelitów, odległość, także można zdefiniować. Ja też mam tutaj Crossfire, czyli jest odbiornik Nano RX od TBS i też antenę Immortal T. Jedną antenę wystarczy jak na razie, wszystko gra dobrze, nie miałem żadnego zgłoszenia failsafe czy słabego zasięgu. Jeżeli chodzi o nadajnik wideo, mamy tutaj Cadex DJI Vista. I Vista jest lepsza, dlatego że tutaj latamy na 6S, czyli bezpośrednio można ją zasilać. Air Unit niestety wymaga już przejścia regulatora napięcia i zejścia na napięcie 4S, czyli nie za bardzo bezpośrednio można zasilać. I zarówno w Signalifterze, który zbudowałem QAV Pro, i także tutaj mamy zastosowaną Vista. Można ją oczywiście przełączyć na mocniejszy sygnał, jest to wiadomo sprawa dyskusyjna, ale jak najbardziej dajemy radę i to wygląda fajnie. XT60 przy tych 6S dobrze się podłącza. Najpierw instaluję sam akumulator, czyli najpierw podłączam, a później dopiero te paski zaciskowe. To, co jeszcze mamy w komplecie fajnego, to jest dodatkowe mocowanie na GoPro. Mamy dwa lipopady, które możemy przykleić sobie zamiennie albo z dołu, albo na górze. Pod tym względem jest też mega dodatkowa wydruk na GoPro. No i kamera, która tutaj jest, Nebula, nie mówiłem o tym, ale kamera FPV to jest Nebula i pod tym względem jest naprawdę mega. Jeżeli chodzi o mocne strony tego drona, to na pewno to, że długo lata, bo około 10 minut latałem na pakietach 1800 mAh i na pakietach 2200 mAh, podobny czas lotu, więc ta masa nie jest rekompensowana przez czas lotu i wydaje mi się, że 1800 to jest optymalny wybór. Nie wiem, jak latałoby się na 1500, byłby na pewno dużo lżejszy. Podejrzewam, że do spraw takich związanych bardziej z akrobacją czy dive'y można by zastosować 1500 mAh. Ja mam 1800 i to sprawuje się naprawdę ok pod tym względem. Śmigła są też z Genfana, niewielki skok jest, dobrze się na nich lata. Ogólnie jestem mega zadowolony, zrobiłem niemalże 7 lotów. Długo się lata, na tyle długo, że boli szyja i bolą nogi, bo 10 minut na jednym pakiecie, jak mam 4 pakiety, to jestem w stanie latać 40 minut FPV, a lata się zupełnie inaczej niż Maviciem, to trzeba być świadomym. Jest mocny, tam gdzie trzeba rezerwę mocy uruchomić, czy jakiś punch, czy dive, czy wyjść z dive'a, jak najbardziej ma rezerwę mocy. Fajnie sprawuje się z tą lżejszą kamerą GoPro i mam wrażenie, że na tych pakietach, jeżeli chodzi o takie codzienne, szybsze loty, można latać na pakietach też typu 1500 mAh. Ja bym powiedział, że on jest pod Cinematic Cruising i to taki cruising już bardziej pod long range. Właśnie górki typu Bałkany, czy Austria, czy Szwajcaria. Jak najbardziej, tak, czy jakaś Hiszpania, klify,
Madeira albo Portugalia, Grecja też jak najbardziej, także jest wiele miejsc, gdzie można nim polatać tak na full, oczywiście z głową, żeby go po pierwsze nie zgubić, a po drugie, żeby bezpieczeństwo zachować. No i też, co mogę powiedzieć, fajnie się sprawuje przy lotach nad wodą, bo jest ta pewność, że nie będziemy mieli face-off, jeżeli oczywiście nie przeginamy. Czy jak odlatujesz dalej, no to trzeba się trochę podnieść. Przy tych bliższych lotach można latać tuż nad falami, czy tuż nad plażą, nad wodą, nad powierzchnią. I to wygląda naprawdę super. Jak na razie wrażenia są ok. Oczywiście ja go poustawiam trochę lepiej niż te ustawienia z iFlighta. Ma trochę mało mocy, jeżeli chodzi o wyjście z właśnie z lotów nurkowych, z jakiegoś dive'a, i to trzeba wziąć pod uwagę. Też jak lecę nisko i chcę wyjść ponad przeszkodę, na przykład skałę czy drzewo, to już muszę dosyć mocno Frodo pchać do góry. Trzeba jednak go ustawić troszeczkę mocniej. Silniki są też dość mocne, w ogóle się nie grzeją pod tym względem. Także mega sprawa i ogólnie w porządku. To co jest też tutaj fajne, że można tą shell, gladiator shell, czyli tą ściankę zdjąć. Można ją też zostawić, żeby się nie kurzył i żeby trawa nie wpadała wilgotna. A można, jeżeli zależy nam na masie, to sobie to zdjąć i w tym momencie ten dron ma zupełnie też mniejszą masę. Fajnie osłonięte są też porty USB-C do kontrolera lotu i do Visty. Mamy też zaślepki do tego, tak samo jak zaślepkę do podłączenia adaptera do GoPro. To, co jest jeszcze takie ciekawe, to jest fakt, że tutaj mamy na tyle dużą rezerwę mocy, że można stosować GoPro na przykład z Media Mode, podłączyć je poprzez HDMI do wideo nadajnika i mieć całkiem fajny, zastosować całkiem fajny nadajnik i mieć live z tego. Oczywiście nadajnik sporo kosztuje, ale też są wypożyczalnie. Osoby, które latają cineliftarami, mają tego świadomość, bo pewnie nieraz robiły live'a z drona FPV, ale na potrzeby na przykład imprezy plenerowej czy jakiejś imprezy typu adventure, a można zrobić nawet transmisję. Jest taka możliwość z tego drona poprzez właśnie Media Mode do Hero 10 i dodatkowego nadajnika zewnętrznego. Dobra, ono powaliło. Jeżeli chodzi o relację cenową, on kosztuje normalnie około $600 w tej wersji, którą kupiłem, czyli w HD. Natomiast i on ma już dobre wyposażenie, prawda? Bo to jest topowe wyposażenie. Ma też IO już F7, czyli Betaflight 4.3 spokojnie hula i to hula z powodzeniem. I można powiedzieć, że to jest naprawdę dron, bardzo udany model, ciekawy. Ludzie, którzy mieli 7-calowe, narzekali, że nie składają się tak dobrze, że nie są takie zwinne, a 5-calówki też nie dawały możliwości noszenia na przykład dwóch kamer GoPro i dużego pakietu, a tutaj takie możliwości jak najbardziej są. To jest tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to prośba o komentarz pod filmem. Na gorąco po pierwszym tygodniu mogę go tylko polecić, bo jest mega wartość w stosunku do ceny i też wrażenia są super. Ja latam tutaj na Crossfire, tak jak mówiłem, ale można też inne odbiorniki zastosować, inne warianty. Jeżeli chodzi o analog, jeszcze nie widziałem wersji analogowej. Może ukaże się z czasem, na pewno jest na razie cyfra. Tyle, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego i do zobaczenia.